Witam Was, kochani, w kolejnej serii z życia Sosenek, czyli Sens życia. Na wstępie bardzo, bardzo Was serdecznie przepraszam za cały tydzień nie wrzucenia ani jednego filmiku z każdej serii. Wybaczcie mi. Niestety nie miałam czasu, żeby siąść i nagrać cokolwiek. Ale już nadrabiam swoje zaległości. Więc tak, nasza Ania wróciła ze szkoły. Oczywiście nie będziesz brała placka. Weź sobie kurczaczka, a potem możesz sobie podrabiać lekcje. Dzisiaj zajmiemy się podniesieniem budżetu finansowego rodziny. Bo tak nie za bardzo mamy fundusz, żeby cokolwiek móc wykombinować, a tym bardziej jechać na jakiś urlop, wakacje. Możesz pomalować realistyczny obraz. W ogóle tu mogłabyś strój sobie zmienić. Nie wiem, po co chodzisz w sportowym. Malutka odrabia nam pracę domową. A jeszcze jedno sobie przypomniałam. Ale to za chwileczkę wam powiem, o co mi chodzi. Tutaj trochę przyspieszę, żeby praca domowa odrobiona. Super. I ty masz wszystko już ukończone, to ty się możesz iść pobawić. O. Ty się załatw. Weź sobie coś do jedzenia. Później. A, okej. Okay. I teraz tak. To było chyba w codziennym czwartym. Podejdź tu i zmień strój. Tak. Moi kochani, chciałam wam pokazać ten strój, co wygraliśmy ostatnio w przyjęciu tym halloweenowym, czy. No, w tym upiornym przyjęciu. To jest ten strój Supej Lamy. On wygląda o tak. Nic takiego specjalnego, powiem wam szczerze. Myślałam, że będzie coś fajniejszego. Są również jeszcze inne kolorki. Jest różo... Nie, nie ma różowego. Jest zielony, żółty, czerwony, no i czarny. Także jak widzicie... Taki se. Jeżeli chodzi o strój dla mężczyzny, strój lamy jest identyczny. Ty jak zjesz, to ja wiem, co ty zrobisz. Przebierzesz się i połowisz sobie rybki. Nasze malutkie ogląda telewizję. No dobra, niech będzie. A my reperujemy budżet rodzinny. Zaraz później... tak. Zaraz później. Ja też umiem się wysławiać dzisiaj. Przepraszam was bardzo, ale... A, właśnie przełączyłam na nią. Zastanawiam się, dlaczego... Co byś mogła zrobić?
Trzeba tą lodówkę uzupełnić. Wiesz co? Może zrobimy szarlotkę. A później zrobimy rybne taco. O. Ten obraz sprzedamy. 586 simoleonów. No to już jest trochę. Aha, ty idziesz ten. Chodź tu porozmawiaj sobie z mamusią. Bo widzę, że ty też masz te kontakty takie. Znaczy, no, potrzebujesz towarzystwa, dlatego. Przy okazji sobie podratujecie trochę te kontakty. Co tu jest brudnego? Aha, blat jest brudny. O, ten co złowił? Adam złowił płotkę. No po prostu, bosko. Kojącą szałwię możesz zaparzyć. Zapalić? Nie wiem, dlaczego mi się ten język dzisiaj tak plącze. Co tym razem złowiłeś? O nie! O nie! O lol! Zostaw to. Ugaś. Albo spróbuj ugasić. Ty malutka, uciekaj do swojego pokoju. Rodzina Adam Sosna otrzymała 274 simoleony w ramach wypłaty ubezpieczenia za obiekty, które uległy uszkodzeniu w niedawnym pożarze. Trudno, trzeba to wszystko. Nawet powiem wam. Zgaś. Wyczyść i. Znów dalej. Powiem wam, że nawet nie wiedziałam, że można. Może się cokolwiek zapalić, że tak powiem. Od kadzidełka. Ty idź malutka spać. No, po prostu szok. No i to rybne taco miałaś przygotować jeszcze. Ty tam łowisz, ale ty nie łowisz nic takiego szczególnego. Dobra, chodź tu. Możesz to odłożyć. O, matko. Da się tu posprzątać? Sprzątnij. Gdzie tam w sypialce takie śmierdziuchy będzie trzymać? I to też. Chwilę sobie pogadaj z nią. Pochwal szczerze. No co ty jej robisz? Przecież ona. Wiesz co, idź spać. Jak masz na nią tak dziwnie krzyczeć, to ty musisz iść do łazienki. Co ty tu masz, kobieto? Jesteś pewna siebie. Cudownie czysto. Schludni simowie są szczęśliwi, gdy sprzątają. I strażak. Każdy sim znacznie wzmocni pewność siebie, gdy odważnie ugasi pożar. Dobra, zostaw już tą rybę. Tak, idź się załatw i idziemy spać. I
I ty będziesz chyba dzisiaj szła, tak, będziesz szła do pracy, tylko że trzeba ci jeszcze przygotować jakikolwiek posiłek, żeby ci fajnie tam, o, jajecznicę sobie przygotujesz dla wszystkich na śniadanie. Moje maleństwo chce siusiu. Dobra, idziesz. Wiesz co, starczy ci na ten moment, bo dziecko głodne, także chodź przyszykuj tą jajecznicę. Ty, kochany, jesteś spięta. Weź sobie kąpiel z bąbelkami, to się trochę rozluźnisz. Jaki fajny odgłos mają te bąbelki. No matka, bo dziecko zaraz do szkoły idzie. A jest głodne. Dobra. Chodź, weź sobie porcję. Weź sobie porcję i ty też możesz sobie wziąć porcję. Tak wszyscy sobie ładnie tutaj posiadacie. Okaż im podziw, porozmawiaj trochę. Pochwalim, że bardzo ładnie się zachowała podczas pożaru. Ty jesteś już spóźniona do tego, do szkoły, ale to musisz trochę jeszcze zjeść. Dobra, w sumie to możesz iść, malutka. Ucz się pilnie. Czy ty, panie Sosna, idziesz dzisiaj do pracy? Idziesz do pracy za 2 godziny. Ty idziesz za 7 godzin. Okej. Idź się załatw. Muszę się tobą zająć, bo ty dzisiaj do pracy idziesz. Dzisiaj chyba pójdziemy z Adamem do pracy. Może jakiś awans sobie weźmiemy nim. Oby. Dużo mu brakuje? Dużo mu brakuje. Dołącz. Dawno nie byliśmy w pracy z nim, także pójdziemy. Potowarzyszymy mu. Nadchodzi czas, gdy trzeba dokonać wyboru, czy chce się być dobrotliwym naukowczym, czy uczynnym złoczyńcą. Wyboru pomiędzy dobrym a złem, czy coś w tym stylu. Czy będziesz pomagać kolegom naukowcom, a może będziesz po każdej okazji rzucać im kłody pod nogi? Wow, ale o co, come on? Poczekajcie, tak, ty zadbaj sobie o siebie. I ciebie trzeba tutaj. Napisz pracę badawczą. Siadaj do komputera, póki jeszcze nikt nie siedzi przy tym. No, widzicie? Już chciała mu zabrać fotel. Pisz, pisz tam. Później wmawiaj współpracownikowi, że jest mistrzem zbrodni i flirtuj z kimś po wypiciu. Ale ty chyba nie masz. A masz różane perfumy. No to później zrobisz te różane perfumy, bo ty chyba tutaj nie masz swoim tym. No pewnie, że nie masz.
A, masz używane perfumy. No to wypijamy. I później ten wyjątek zrobisz dla pracy. Dobra, jesteś śliciarski. No i mi baba uciekła. Tu mi baba uciekła. Chodź tu. Super. Przyjazne. Poproś o kryształ. Zapytaj, jaki minął dzień. Jak nie mam czegoś, to o jest. Tops, larva twab, neepsta, Monty, crimson dose. Yord Shalbo. O, rozmawiaj o pracy, to ci też zatrybi. A gdzie tu jest coś takiego jak wmawiaj, że jest mistrzem zbrodni? Może to? Dobra. I popracuj sobie nad rakietą. Aha, o to chodziło, okej. Matko, uważaj, żebyś nie zginął przy tym. Poproś współpracownika o metal. Czy przepraszam bardzo, czy ma pani metal? Chodź tu. Jedzenie syntetyczne. To podasz koleżance z pracy. Okej, super. Lamina Quar. Clevitate Helma. Nerf Mems. Orp. Moi beam. Levo. Wanna choose? Zorbo. Waba. O, wypij etykę prac. Może to ci zatrybi. Dobra. Super. Jajku, ty flirciarze, ty. Zrób to jedzenie i pójdziesz. O, tutaj masz komputer, tylko że nie masz krzesełka, biedaku. A mogę kupić krzesełko? Mogę chyba kupić krzesełko. Dlaczego? Aha, zablokowany. No to dobra, no to macie takie. A potem sobie pogrzas w grę.
Czyli Zuzia, pracujesz ciężko. O, poprawa ocen, super, Ania. Zadbaj o siebie. Dobra, zostaw już ten komputer, idź do niej. Podasz jej to jedzenie. Tylko czy jest tutaj coś takiego? O, jest, jedzenie syntetyczne. Daj jej to jedzenie. Podejdź tu. Weź szybki prysznic. Co ty będziesz transformował? Jezu, ale ty jesteś... Niesłuchany, niesłuchany. Potem możesz skorzystać. Zajmij się ogródkiem przy okazji. No gdzie tu pani mi wchodzi? Jakie bezczelne babsko, no? Dlaczego ty plewisz puste doniczki? Że tak zapytam. Powiem wam szczerze, że czasami tego naszego Adama nie rozumiem. Szkoda, nie ma awansu. Idź zjedź, załatw się, idziesz spać. Nasze maleństwo, odrób lekcję. Jaką masz ocenę? Piątkowa uczennica. Aha, czwarty poziom umiejętności. Jaki ty masz poziom? Społeczny, czyli musisz sobie pogadać ze swoim nieszczęsnym ojcem, który nie wiadomo, co on chce, czego on nie chce i tak zawsze robi swoje. A może ty zanim to może i pomożesz w lekcjach, jest tutaj coś takiego? O, pomóż przy odrobieniu lekcji. Ciek go do niej do łóżeczka. Hey Wes, Obila's slave. Chyba będę musiała wykombinować jakąś. Dobra, idziesz mała skorzystać, ojciec zaraz wyjdzie z łazienki i potem, nie, i potem idziesz spać. No już, nie szaruj się, idź spać. Zwolnij łazienkę dziecku.
A Zuzia przychodzi o 23 i też pójdzie spać. No, awansu też nie dostaniesz dzisiaj. Dobra, moje kochania, ja dzisiaj kończę już na ten odcineczek. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Jeszcze raz Was bardzo, bardzo przepraszam. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.